Według prognoz ekspertów ze Światowego Forum Ekonomicznego aż 2/3 uczniów obecnych szkół podstawowych w przyszłości, jak dorosną, będą wykonywać profesje, które dzisiaj jeszcze nie istnieją. To może świadczyć o dynamice zmian na współczesnym rynku pracy, tych zmian społecznych, demograficznych, technologicznych, związanych chociażby z automatyzacją czy cyfryzacją. Dlatego współcześnie coraz trudniej przewidzieć zawody przyszłości. Coraz częściej mówimy nie o zawodach przyszłości, a o kompetencjach przyszłości. I wśród nich eksperci tutaj wymieniają na przykład inteligencję emocjonalną, kreatywność i rozwiązywanie problemów, czy analityczne myślenie, umiejętności komunikacyjne, czy współpracę w zespole. Dlatego planując naszą karierę zawodową, warto wziąć pod uwagę nie tylko rozwój kompetencji twardych, które nadal są oczywiście ważne, ale również zainwestować w podwyższenie poziomu posiadanych kompetencji miękkich. Inteligencja emocjonalna z jednej strony dotyczy naszych własnych emocji, a z drugiej strony emocji innych ludzi. W kwestii naszych własnych emocji dotyczy ona ich rozumienia, rozpoznawania, rozróżniania między sobą i regulacji, a w kontekście emocji innych ludzi dotyczy współodczuwania, tak zwanej empatii, rozróżniania i też rozumienia emocji innych właśnie dookoła nas. Jednym z ćwiczeń pozwalających na rozwój inteligencji emocjonalnej jest tak zwany dziennik emocji. Polega on na tym, że zapisujemy emocje, które przeżywaliśmy w danej chwili, w ciągu danego dnia, określamy ich natężenie, na przykład na skali od 1 do 10, rozróżniamy je, nazywamy. Ćwiczenie to służy zwiększeniu samoświadomości przeżywanych przez nas emocji. Pewnie bycie twórczym w każdej sytuacji nie jest do końca możliwe, ale rzeczywiście warto ćwiczyć naszą kreatywność. Jest zresztą ona wymieniana przez ekspertów jako jedna z kompetencji przyszłości na rynku pracy. Chcąc ją ćwiczyć, warto poszukać przykładów ćwiczeń na tak zwane myślenie dywergencyjne. Jest to takie myślenie, gdzie odpowiadamy na pytania nie posiadające jednej konkretnej prawidłowej odpowiedzi, ale wymyślamy więcej tych odpowiedzi. Na przykład zastanówmy się, jakie mogą być oryginalne zastosowania krzesła czy łyżeczki do herbaty, albo postarajmy się w ciągu kilku minut napisać sensowne opowiadanie, gdzie dokładnie każde słowo zaczyna się od litery P. Stres jest to naturalna odpowiedź naszego organizmu na wszelkie wymagania z zewnątrz, z otoczenia. Warto pamiętać o tym, że nie każdy stres jest zły. Jedna z koncepcji mówi o rozróżnieniu tak zwanego dystresu i eustresu, czyli tego stresu negatywnego i tego stresu pozytywnego, który nas wspiera, ochrania nas przed zagrożeniami, ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, jak najbardziej jest dla nas wskazany. Warto jednak zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo tego stresu przewlekłego. Jedna z koncepcji mówi też o tym, że stres powstaje w taki sposób, że najpierw nasz umysł ocenia daną sytuację, czy ona jest w ogóle dla nas znacząca, a jeśli jest, to czy mamy tak zwane zasoby na poradzenie sobie z tą sytuacją. Te zasoby to nasze możliwości poradzenia sobie, czyli na przykład wsparcie z zewnątrz, czy wcześniejsze doświadczenia, które pozwalają nam poradzić sobie w danej sytuacji. Dopiero jeśli ocenimy, że nasze zasoby nie są wystarczające, wtedy ten stres może się pojawić. Zarządzanie sobą w czasie to rozległa kompetencja składająca się z kilku elementów. Jeśli chcemy podwyższyć jej poziom, tutaj warto zastanowić się nad naszymi priorytetami, które zadania są dla nas ważne, które są pilne, a które mniej. Warto również przeanalizować tak zwanych naszych złodziei czasu, czyli te czynności, te nasze nawyki, które subiektywnie postrzegamy jako takie, które nam ten czas zabierają. Zarządzanie sobą w czasie to również umiejętność takiego efektywnego planowania zadań krótkoterminowych, długoterminowych. Warto również tutaj zastanowić się, na co tak naprawdę chcemy przeznaczyć ten zaoszczędzony czas.